Oj tak, LEGO Orient Expedition. To jest zawsze dobry pomysł na archiwalny czwartek. Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki. Dzisiaj przyjrzymy się takiemu oto zestawowi. To jest egzemplarz używany, ale z tego co widziałem w bardzo dobrym stanie. I mamy tutaj ryk Tyguara. Bardzo ciekawy odlew, no właśnie, wielkiego kotowatego. Oprócz tego pułapka, jakieś takie nadrukowane klocki. Na pewno to będzie coś interesującego. No, i kiedyś kosztowało to katalogowo około 10 dolarów, czyli pewnie w Polsce jakieś 6 dyszek, współcześnie za taki używany egzemplarz w dobrym stanie z pudłem, przynajmniej stówkę, czasem nieco więcej trzeba zapłacić. Swoją drogą dajcie znać w komentarzu, ile lat mieliście w roku 2003, a tymczasem lećmy się temu przyjrzeć! Możecie już tego nie pamiętać, ale kiedyś na kanale pokazałem również zestaw z Jun Chi, czyli tą taką demoniczną azjatycką małpą. W ogóle wszystkie zestawy z Orient Expedition to czyste złoto, że tylko wspomnę o Pałacu Skorpiona z pięknym oldschoolowym słoniem, bardzo ruchomym, czy też była Forteca Smoka na dedykowanej formie bazowej. Ależ to było dobre! Kilka tych zestawów przewinęło się przez mój kanał, ale dobra... Wysypmy to wszystko, a może nie, może najpierw przyjrzyjmy się komiksowi, jak tutaj wygląda ta uproszczona fabuła. Okej, okay, doktor Kilroy chce chyba zrobić ognisko... Ale zobaczył, że jest tutaj jakaś konstrukcja w dżungli. Chciwa menda od razu zakręciła się koło diamentu. Po prostu to jest cenne. No i tak zaczął sobie oprawiać ten klejnot, patrzeć co to jest dokładnie, aż w końcu zaatakował go ten wielki kocur. Ale o dziwo! No, poradził sobie i zdołał uciec. To nie lada historia, i to tyle. Tak te komiksy wyglądały. O poziom powiedziałbym zbliżony do współczesnych magazynów. A co tam dalej? No, bardzo ładnie to wszystko rozplanowano i ta instrukcja ma jakby takie tło wydartej, podartej, nadpalonej mapy. Okej, okay, przyjrzyjmy się. No, czy aby na pewno będą wszystkie klocki? To dopiero zweryfikuję przy budowie, ale możemy się przyjrzeć, co po niektórym najciekawszym elementom. Minifigurka jak widać już zbudowana. Jest to po prostu naukowiec w takim oto zielonym kubraku, w takiej kamizelce. No, z tyłu w tamtych latach niestety nie było nadruków. I zerknijcie tylko, jak budujemy tego stwora. No on jest właściwie złożony z kilku. Tak jest, z kilku klocków. Tutaj gdzieś będzie jeszcze ogon. Mamy jakieś filary, mamy ogień starego typu. O, on ma tutaj po boku jeszcze wypustki, co sprawia, że można ten element jakby dodatkowo ciekawie użyć. Na szczęście ta biel nie jest pożółkła, czyli pierwszy właściciel dbał o ten zestaw i on po prostu nie leżał na słońcu. Najciekawszym nadrukiem jest chyba ten tutaj. I właściwie jeszcze na górę będziemy kładli o taką moto czaszkę! I to nie taką zwyczajną, a bardziej mroczną. Jest również lupa. W tamtych latach to było coś, chociaż w niektórych małych zestawach również to się pojawiało. No ale również trzeba wspomnieć o tej niewielkiej płytce konstrukcyjnej, ależ to może być przydatne, jeżeli nie budujemy na przykład miasta na tych nowych drogach, tylko na tych nieco starszych. No bo wtedy potrzebujemy coś właśnie cieńszego od takiej zwyczajnej płytki. No i mamy już takie stosunkowo nowoczesne liście palmowe? Dużo rzeczy się tutaj zgadza, dajcie mi chwilę, być może będzie jakiś element speedbuildu, a potem to sobie ocenimy, z taką nutką nostalgii. Dość przyjemny, około 10-minutowy proces składania, i naszym oczom ukazuje się ołtarz ukryty gdzieś tam w dżungli. I mamy tutaj zawartą genialną funkcję bawialną. Niby bardzo prostą, ale tylko zerknijcie. Ja może trochę jeszcze odgarnę te liście, żebyście mogli na to lepiej spojrzeć. Wystarczy wyciągnąć jedną długą belkę, no i ten potwór po prostu się na nas zawali. Ale to nie wszystko, zresztą zerknijcie sami. O cyk, zapadnia działa, ale także poszczególne belki po prostu wylatują. Ja nie widziałem tego w kolejnych zestawach, w kolejnych latach, a przecież na swój sposób to jest bardzo sprytne. No, tylko żeby to na powrót ustawić, to trzeba się nieco namęczyć. To znaczy, trzeba to tam wyciągnąć i pokładać delikatnie od góry. Współcześnie to mielibyśmy delikatnie inne kolory, no bo takie żółte miecze to jest rozwiązanie nietypowe. No i dałoby radę trochę to jeszcze tutaj poprawić. Na przykład na te czarne trzymacze jakieś takie białe serki narzucić żeby wyglądało to jeszcze lepiej. A tam na dole no przydałyby się jeszcze jakieś kości, może jakieś drobne roślinki, ale chyba zaczynam się czepiać. Wrzućmy to na obracarkę, niekoniecznie dlatego, że ten zestaw jest tego wart. No ale z szacunku do historii. Tam po jednej stronie mamy drabinkę, no i ogólnie 16 cm wysokości, co ciekawe, również 16 cm długości, a także 12 cm szerokości. Choć to wszystko zależy jak sobie rozsuniemy te liście. No i właśnie, mamy tutaj Gwiazdę tego zestawu, ale zmieńmy ustawienie kadru, żeby lepiej się temu przyjrzeć. W końcu trzeba uprzątnąć te deski. Niestety żadna z nich nie była nadrukowana. A szkoda! Tyguar łączy wielkość tygrysa ze zwinnością jaguara. Ma silne szczęki, ostre pazury, potrafi pływać, wspinać się po drzewach, jest niezwykle wytrzymały i prowadzi raczej samotniczy tryb życia. I wszystko fajnie, pięknie. Podoba mi się ten strój, bo to jest raczej humanoid, a niekoniecznie ten zwierzak. Z tym, że gdzie on ma gałki oczne, no to jest akurat na maksa dziwne. Początkowo myślałem, że to jest wytarta albo coś takiego, ale nic z tych rzeczy. Mamy tutaj pięknie zrobione pręgi, Oczywiście, no, z racji tego, że zestaw jest używany, zostało to trochę wytarte, ale mam wrażenie, że i tak stan jest odpowiednio dobry. Tutaj trochę futra, jakieś takie detale przy pysku, ale gdzie się podziały te oczy? No, porównajmy to z tym drugim zestawem, gdzie fajnie to było wszystko nadrukowane, więc nie możemy zwalić na ograniczenia technologii. I ogólnie mamy tutaj ruchome łapska, możemy je całkiem wysoko podnieść. Ale nogi to już po prostu stoją mi tyle. I tak oceniam bardzo pozytywnie tego zwierza, gdyby tylko dobrze wybrnięto z oczu, no to wtedy nie miałbym się do czego przyczepić. A jeżeli chodzi o pana Janusza Korwin-Mikke, no to jego już żeśmy omawiali. Tutaj fajnie, że dostajemy taki sympatyczny grymas oraz charakterystyczną czapeczkę. No to co, przejdźmy do podsumowania dzisiejszego wideo, bo tutaj nie ma za bardzo co się rozwodzić. Mamy prosty pomysł, który świetnie zrealizowano. O, jakaś bestia chroni skarb. Na dodatek, jakbyśmy chcieli nieco to wszystko pozmieniać i na przykład tutaj, no nie wiem, skorzystać inaczej z tej zapadni, no to mamy odpowiedni otwór tutaj po boku, żeby to jeszcze przyblokować. O, tą pochodnią, ale niestety te elementy są coraz słabsze. I pewnie to nam się nie do końca utrzyma. O, wszystko lata bardzo luźno. Teraz jesteśmy w stanie wyciągnąć o całą resztę, a mimo wszystko zapadnia działa. No chyba, że będziemy chcieli to w ten sposób odblokować. Proste, ale jednocześnie genialne. No i ten nadruk na górze. Widać, że to chodzi o świat indyjski. No jestem ciekaw, czy współcześnie taka podróżnicza, awanturnicza seria z Johnem Tanderem w roli głównej dobrze by się sprzedała. Niby mieliśmy Lego Indiana Jones, ale kolejnych setów nie widać na horyzoncie. W każdym razie, no mnie Orient Expedition przekonuje, bo zerknijcie, o tutaj, na mapie penetrowaliśmy różne tereny Azji, zarówno takie indyjskie, jak i bardziej tybetańskie, czy też po prostu chińskie, japońskie, o, bardzo orientalne, to był wspólny mianownik. No i na swój sposób było to bardzo dobrze przemyślane. Nie mam tutaj niestety elementów zapasowych, nie mam również tych kart, które powinny być w środku. No ale i tak bardzo się cieszę, że pokazałem wam ten secik. Gdybym miał się do czegoś przyczepić, to oczywiście te ślepia, ale także tutaj na górze no dałoby radę lepiej to wszystko zbudować. O dwa takie białe wielkie łuki dostarczyć, żeby to było grubsze, ale też nie chcę się czepiać. 9 na 10, to jest moja nota końcowa. Doceniam tą czerwoną żmiję, fajne te pochodnie na przodzie i to by było na tyle. A jaką wy byście wystawili notę? To również możecie napisać. Niech te filmy żyją, a ja się odmeldowuję. Hejo!